Hej, witam Was bardzo gorąco. Ja jestem Dudz, a to jest gra Fable 3. Widzimy się w drugim materiale z tej właśnie gry. W poprzednim odcinku rozpoczęliśmy rebelię, uciekliśmy z zamku, zobaczyliśmy, jakim to chujem jest Logan, a dzisiaj wybierzemy się w góry Mistpeak. Bardzo fajne w tej grze jest to, że na mapie widać dokładnie, ile dostępnych misji pobocznych jest w danym miejscu, ile jest tam srebrnych kluczy, złotych kluczy i ile jest tam gnomów. Gnomy są odblokowane dopiero, kiedy zaczniemy jedną z misji pobocznych. Do tej misji dopiero dojdziemy, ale w każdym razie jest to bardzo pomocne te statystyki, zatem szybka podróż. Tak, chcemy się tam udać. Tak, Logan z pomidorem przy głowie. Smutne to jest troszkę. It worked. Oh, I'd forgotten how bloody cold it is up here. No co ty, Walter, Come nie on. Powiesz? The people here call themselves dwellers. They're toughs. They're loyal. And like I told you earlier, they hate Logan's guts. Yep. It may not look like much, but this is where the revolution begins. Logan, pamiętaj. This is what Logan has reduced himself. He's taken control of these mountains and started destroying its forests. I knew they'd have a hard time finding food, but I had no idea it was this bad. The man we need to convince is Sabine, a proud old sod. But a good man and a good leader. He won't give his allegiance easily, especially to a princess. Perhaps it's best if I speak to him alone first. You know, maybe you ought to find some new clothes while I talk to Sabine. Something slightly less regal. We don't need this kind of attention. I only have a little bit of gold, but it should be enough. And maybe you can spread what's left among the people. Where can I find clothes? Oh, don't worry. You'll find someone willing to take that money off you. We can't hunt now, thanks to the king. Wish me good luck. What are we good going luck, to do? Walter. Chcemy kupić ubranka, których będę wyglądać co najmniej dziwnie, coś jak cyganka. Niezbyt fajna akcja, no ale... co kto lubi? Are you here to buy something? Really? Oh, good. Hello, madam. This is Jasper. Hello? Is this how you use this? I am speaking to you. Okazało się, że pieczęć gil jest swego rodzaju telefonem. Ah, hello. Now, included in the sanctuary is a dressing room. Step through. And I'll show you. Nasz piesek ma koszyk. Pies będzie miał na imię Harry. Nie powinno was to specjalnie dziwić. Okej. Tu. Przebieranie jest tu. I've taken the liberty of laying out your clothes on these mannequins, Moje stroje jest tylko jedno, mój drogi. Convenient storage for any garments. God, creepy. There you are. You look just like a dweller. I hope this new outfit is as comfortable as your royal attire, though I suspect the chances of that are quite low. Kojarzy mi się to trochę ze Skyrimem. Nie sądzicie? Tylko odrobinę, tak, Now ale mimo wszystko. Properly attired, you should return to Sir Walter. It is time to meet this Sabine that we've heard so much about. Tak, ale najpierw jeszcze muszę dać trochę ludziom pieniędzy, bo prosił mnie o to Walter. Why would the king want to make us suffer like this? A reliable way to gather a few followers is by simply interacting with people. Try it. I'm sure you'll make an impression. Okej, jeszcze ty dostaniesz. Nie chciałam cię trzymać za ręce, przepraszam, pomyliły mi się guziki. Nie czuję się tym urażony, ale ja nie chcę trzymać cię za ręce. Hey, look at that! Thank you. You think Sabine's got a plan to get us out of this mess? Nie bądź na mnie zły. Hey, interakcja. Jak one tu wszystkie jęczą i mruczą. Narzekają, takie to ja nie wiem. Interakcja.
Dobra, dość tego dobrego. O, hi. That's more like it. The scruffy look suits you. Nieprawda. I've spoken to Sabine, explained everything, and he's, well, I told you he takes some convincing. Come on. If I ever get... Ooh. Out of the way, Boulder. I can't see a thing. So royalty walks into our home. A princess, no less. You're a long mile from the castle, princess. What do you think of our home, then? Do you like what your brother has done to us? These mountains have always been ours. Now Logan's taken them and is stripping them of all life. Oh, we're ready to go to war. But why should we follow Logan's kin? You can trust me. You have my word. We don't take much stock in words round these parts. We're simple folk. Ain't that right, Boulder? Huh? Then what do you want? Proof. First, prove you are truly, as Walter claims, a hero. This is easily done. There's a secret chamber beneath the town of Brightwall, built by your own father. Only heroes can survive its trials and reach the relics within. Bring me one of these ancient objects and I will believe you. Second, prove you are a warrior worthy of leading us into battle. You can do this by slaying the mercenaries who plague Mistpeak Valley and who have long soured our existence. Third, prove you are a true leader. Persuade our neighbors in Brightwall to share what food they have with us. Boulder. Oh. If we cannot eat, we will die, and the dead make poor allies. Is that all? Yep, that's the lot. Off you go then. Good luck. Nice knowing you. Hey, come on, boy. It's nice to see Sabine hasn't mellowed with age. But anyway, I know the place he mentioned. Your father built the chamber under the Brightwall Academy, Albion's greatest seat of learning. At least it was, until Logan closed it down. Just show the old librarian your guild seal. He'll know what it means. I'll try to find out more about these mercenaries. I'll see you in Brightwall when I have some information. Wiesz co, Walter? Chciałabym miecz. Bardzo bym chciała. It makes a nice change doing something useful. No dobrze. Biegniemy do Brightwall. Wydaje mi się, że załatwimy dzisiaj. Na pewno zwiedzimy to podziemie Akademii. Zastanawiam się, czy wyruszymy też do obozu najemników, ale chyba nie. Najpierw znajdziemy bibliotekarza. Będą wilczki. Tak, wiem, że coś znalazł, ale... Sorry, nie chcę mi się szukać. W jakim ślina cieknie. Creepy. Tu moja droga. No wypad. Już! Szybko poszło. Myślałam, że mają trochę więcej HP. Ale jak nie, to nie. Jeszcze gdzieś jakiś jest. Słychać. Teraz na tym jasnym, ja nigdy nie wiem, dokąd ten szlak prowadzi, pieprzony. Będę się musiała zaraz przebrać. Ja wiem, ja jestem... Kurczę, nie, jestem dziewczyną, lubię dobrze wyglądać, w związku z czym nie będę chodzić w tym czymś. Bardzo mi przykro, taka jest moja decyzja. Zaraz się przebiorę. Ach, ty jeszcze żyjesz jednak. Dałeś tu przekoziął koło, jakby nie wiem. Też miał ożyć. Ach tak, skarb. Muszę go otworzyć, bo jak go nie otworzę, to ile razy będziemy tu przebiegać, pies będzie nam jeszcze czekał. A tego niestety byśmy nie chcieli, bo to też może się stać stosunkowo irytujące, niestety.
hero required. A plea of help. Fajne są te plakaty. Podobają mi się te projekty, grafik. Właśnie, tak, wybraliśmy się to. Bo ja nie chcę tak wyglądać. Ja się tak źle czuję. Wszystko. Okej, okay, wyjdź, ale jeszcze muszę z siebie zdjąć to coś z głowy. Głowa. Okej, okay. Dziękuję. Dobra, ciśniemy do wioski. Swoją drogą w Brightwall jest jedna z moich ulubionych misji pobocznych. I see you're approaching Brightwall, a most charming little hamlet. Którą wam pokażę. And a perfect opportunity to acquaint yourself with the fine, honest people of this kingdom, far from the bustle of the city and the factory smoke. Ona też jest bezpośrednio w Akademii Brightwall. A charitable mind would term them simpletons, but I encourage you to shop in their stores, drink in their taverns, and otherwise partake in their small town pleasure. Jedna z najulubieńszych jest w Imagine what I could do if I had a few coins. Buy a loaf of bread. I'm sorry. Fabrycznej dzielnicy chyba. But, well, here we are. Zobaczycie. Najpierw zajmiemy się tymi przebrzydłymi katakumbami, które tu są. Nie jest to raczej specjalna misja, jest dużo bicia się z kościotrupami. The library is closed by order of the king. We don't serve drinks, we don't sell chicken feed. Please leave before the soldiers suspect you of gaining any real knowledge. Sweet papyrus. A real visitor. I'm afraid I was speaking the truth. King Logan has closed the academy. I'm little more than a custodian these days. To pokazywanie jest też dość komiczne. By the holy walkmark, the guild seal. Nie mogę jej po prostu wyjąć i mu jej pokazać. I haven't seen it since the old hero king last came here. Then you are the princess. Yes. Oh my. Please. No. Come this way. Your father told me that one day a challenger bearing the seal would come seeking entrance to the reliquary, but I never imagined it would happen in my life. It was he who founded the academy, of course. Dajcie mi okraść akademię. How he would react to see it in its present state. Szkoda. I can't tell you how many of our researchers and professors have studied this door, hoping to unlock its mechanism. But I knew there was only one thing that would ever open it. A dopiero. Musiałam poczekać, aż on skończy swój monolog. No, witajcie w podziemia. Relikwiarz jest swego rodzaju samouczkiem, będzie pokazywał, jak korzystać z danych broni i tak dalej, i tak dalej. Zanim pójdziemy tam, ja trochę tutaj pogrzebię. Nie musicie właściwie tego oglądać, ale ja to po prostu przyspieszę. Dobra. Przeszukałam wszystko, co chciałam, zatem idziemy. Zmierzyć się z kościotrupami, szkieletami, sorry, czymkolwiek. A najpierw jeszcze pójdziemy tu, bo tu jest skarb. Ja wiem, że to może się wydać dla was nudne, że ja wiem, gdzie co jest mniej więcej.
Ale przynajmniej będziecie widzieli, gdzie co możecie znaleźć. Mam nadzieję, że w pewien sposób się wam to przyda. Ach, tu nie mogę iść, bo to jest... Zobaczycie później. Nie chcę zdradzać wam fabuły, to też jest część misji pobocznych. Fajne jest to właśnie, że te misje poboczne łączą się tak bardzo ładnie i płynnie w jedną całość z tym wątkiem głównym. Co mi się tam stało? Czemu to tak wygląda? To nie powinno tak wyglądać, ani trochę nie powinno tak wyglądać. Ah, hello, Jasper here again. I believe that amazing device is what is known as a flit switch. However, on the subject of amazing things, you will not believe what I have just found in the sanctuary. Tekstury mi się musiały nie wczytać. You should come back as soon as you possibly can. Tak, wracamy do sanktuarium. This sanctuary contains an armory, within which there are some truly remarkable Otwieraj to weapons, najbardziej urokliwe pomieszczenie w tym sanktuarium. This way, please. Dziękuję. Moje Now, admittedly, these weapons don't appear particularly impressive yet. However, according to the book, they actually change as you use them, becoming more deadly and developing That sword is certain to cut a swathe through your foes, and depending on whom you kill and how, it will grow ever more powerful. Well, now that you have a proper weapon, you should return to the chambers underneath Brightwall Academy. W pierwszej kolejności będziemy nabijać osiągnięcia właśnie mieczem. Bo ja bardzo lubię walczyć z mieczem w tej grze. I mimo już będziecie widzieli, że ja będę strasznie lamić i będę dostawać nieźle w dupę od tych kościotrupów, to musicie to jakoś przeżyć, bo to, co dzieje się z naszym bohaterem i ile on dostaje obrażeń i ile razy ginie, ma wpływ na jego, w tym przypadku jej, fizyczny wygląd. A że ja bardzo lubię w grze i na postaciach w książkach blizny, zatem tak, póki co jej ciało jest, zapewniam was, czyste na pewno, gładziuchne jak pupa noworodka. Kiedy skończymy serię, pokażę wam jej ciało po tym, jak będzie miała na sobie blizny. Facetom się nie spodoba, ale dla mnie ma swoisty urok. Są świetliki, które zamienią się w kościotrupy. Szkielety. Boże, nie wiem, dlaczego mówię ciągle kościotrupy. Może przez nazewnictwo w Majesty. Jeśli znacie grę, to bardzo mnie to cieszy. Mini kościotrupie. Gin i ty! O, cześć! Drażni mnie trochę to, że pies sam z siebie nie atakuje. On atakuje dopiero, kiedy przeciwnik leży powalony, ale nie jest pokonany. I to jest takie delikatnie drażniące mnie. Tak, molestuję myszkę. Wiem, jeszcze nie zdążyłam nic z tym dźwiękiem zrobić. W sumie to nie wiem, czy może mi się zrobić postęp w osiągnięciach od nowa, po tym jak ja już raz przeszłam z osiągnięciami na 500x500 w tych osiągnięciach na ręczną broń białą. Broń białą? Boże, czemu powiedziałam ręczną? Sama nie wiem. Wyszliśmy z tego bez większego uszczerbku. No znowu mi się tam tekstury nie załadowały. No ja cię kręcę. Brzydko, brzydko, moi drodzy. Tak, tak, tak. Najpierw jeszcze. Ale tam jest... Aha, dobra. Tam jest też misja poboczna, więc tam nie idziemy na razie. Idziemy przed siebie zatem. Dobra. Będzie tak. Dobra. Teraz tutaj będzie taka sekwencja chodzenia sobie. Dość logiczna, ale... Czekajcie. Tak, chcę iść do skarbu najpierw. No chodźcie mi się. Cześć! Tęskniłam za wami. Następne, proszę.
sobie najpierw przywołamy platformę. Tutaj się pojawiła. Okej. O! Ta mikstura jest bardzo fajna. Pokażę wam ją niedługo, jak ona działa. Powinna się wam spodobać. Przyjedzie mi platforma, czy nie? A, to... Bleh. Dobra, to gdzie mamy? Tędy pójdziemy. Do szkieletów. Cześć! Czekajcie, najpierw sobie platformę przywołam, żebym później nie wlazła przez przypadek na inną strzałkę i nie przywołała tej, której nie chcę. Bo to by nie było ani trochę fajne. A chcę tam przejść tak, żeby zdobyć wszystkie skarby przy okazji. Ofiara mody. Rękawiczki wojskowe. Okej. Dziękuję. Idziemy tu. Platformo, jedź. Przyjedź do mnie. Okej, ciśniemy tu. Nie wiem, czy w tych skrzyniach pojawiają się przedmioty losowe, czy one są przypisane do tych skrzyń. Mam nadzieję, że wy wiecie. Znacie odpowiedź na to pytanie, mam na myśli. Dobra. Cię mi się tu pchasz z tymi swoimi kosami śmiesznymi. Dobra, wszystkie. Schudki poproszę. Dziękuję. Jeszcze zobaczymy. Nie, tam nic nie ma. Okej. Okej. Czy tu coś było jeszcze? Nie, nie było. Dobra. To ciśniemy do przodu. Jep. Takie rzeczy tylko w Fable, moi drodzy. W wirach można nurkować. Za skarbami. Niestety klejnoty się do niczego nie przydają. Czar. Sorry. Ach, na drzwi. Boże, przepraszam, miało być na drzwi. A ja rzuciłam obszarowy. Mój błąd. A, tu będą kości czy trupki. Cześć. Siekanie ich jest naprawdę bardzo przyjemne, przynajmniej w tym momencie. Ale kiedy dojdziemy do pewnego etapu, gdzie będzie nas atakowało naprawdę, naprawdę sporo kościotrupów, ich pokonywanie już nie będzie takie przyjemne. Tym bardziej, że powstanie z grobu taki dziwny kapitan, który... Dobra, nie zdradzam fabuły, bla, nic nie mówiłam. Zrozumiałam w ostatnim momencie, że się zapędziłam za bardzo. No cóż, mój błąd. Tu będzie gdzieś skarb albo miejsce do kopania. Knew it. No, kop. Czasem mi to nie chce zaskoczyć, nie wiem czemu. Kwestia targetowania chyba. O, złoto. Fajnie. Złoto się przydaje w tej grze akurat. I to bardzo się przydaje. Zrozumiecie. Niebawem. Tu też będą kościotrupki. Toperze olewamy. No cześć. A to fajne jest, bo bicie tych matołów pozwala na wbicie kolejnych pieczęci, a pieczęcie też są tutaj dość ważne na do odblokowania kolejnych bajerów do bohatera.
Nigdy nie wiem, gdzie oni się pojawią, czy przede mną, czy za mną. To jest takie głupie miejsce, że oni sami nie wiedzą, gdzie oni się mają pojawić. Chodź tu, kościół trupie. Aj, złamałeś mi przełamanie, ale cię nie lubię. Teraz zginiesz. Ciebie przełamię. Aha, ha. Dobra. Idziemy dalej. Chyba mój psiak go dobił, co? Miałam wrażenie, że słyszałam, jak coś tam się rozpada. Ah, hello. Yes, you'll recall that I mentioned that flit switches require a knock from a melee weapon. Well, it seems that was only partially correct. According to the book, only blue switches require melee weapons. The red variety requires magic, and to activate yellow switches, you must shoot them with a firearm. Fortunately, that section of the book also indicated where some firearms were located, and these weapons, well, they must be seen to be believed. Please return to the sanctuary. Dobra, lecimy do sanctuary. Ah, so the weapons in question were also left for you by... Dziwne jest to, że Jasper się tak szybko teleportuje z tymi pokojami. Strzelby nie chcemy. Pokażę wam strzelby, strzelby wygląda tak, ale ja nie strzelby. The pistol, excellent choice. You are in an enclosed space at the moment, after all. I'll keep the rifle here in case you change your mind. In the meantime, experiment and see what incredible properties are waiting to be unlocked. Dobra. Sam środeczek. Tam już na mnie panowie czekają. Chodźcie tu, misie. Jak ja lubię ich siekać. Ach, to mi sprawia taką naprawdę niesamowitą przyjemność. To coś takie podobne odczucie jak do uderzania w tych wszystkich ludzi Jokera w Arkham City. God, to jest tak samo przyjemne jak sikanie tych kościotrupów. Ja rzadko czerpię przyjemność z walki, bo na przykład w Revelations w ogóle nie potrafiłam jej znaleźć takiej radości z sikania przeciwników, a tutaj to jest po prostu gad niebywałe. Ojej, a duzi panowie przyszli, nie lubię tych dużych panów. O, dobra, źle. Dobra. Siekamy najpierw tego dużego. Czy może nie? Fajne jest to, jak oni się rozpadają. God, lubię to. Za rzadko korzystam z przełamania. Dobra, wy tam sobie czekajcie. No nie mówcie mi tylko, że oni mnie teraz zaatakują, jak ja sobie skarb tutaj odkrywam spokojnie. No chyba bym im nie wiem, co zrobiła, naprawdę. Co prawda, jak mówiłam, ta walka i siekanie tych kościków jest fajne. Jedynie, co mogę powiedzieć, to, że w Arkham City na przykład walka jest łatwiejsza, bo nie trzeba samemu podbiegać od przeciwnika do przeciwnika. Tam Batman robi to w miarę automatycznie. Jest taki dość pomocny. No, panowie. Zapraszam. O Jezus, dużo was. O Jezus, dużo. O Jezus, jeszcze mi się duży mi tu pojawił. Ajajajajajaj. Dobra, pokażę wam moją ulubioną miksturkę. To jest moja ukochana miksturka. Lubię też żuczki, które da. Pożerają i zjadają. O! Później to są też jakieś cienie. Zamiast żuczków. Takie cienie, które później będziecie mogli poznać. Ale to później. Jak wybierzemy się do Aurory. Bla, znowu. God, jak ja się zapędzam strasznie z tą fabułą, nie?
straszliwa jestem. No co, no zajęli się żuczkami, a mnie tutaj olali. Czuję się taka samotna, opuszczona. A chciałam posiekać kilka kościków. Bła. Chodź tu, piękny. Chodź tu, mordko. Jeszcze? Nie? To nie. Wrażenie, że to będzie jakaś pozytywka, ale mogę się mylić. Tak, wiedziałam, że pozytywka. Kurczę. Jednak mam dobrą pamięć. You have done well. Now, step into the light. There is much you need to know. Weszłam w światło. Awesome. Congratulations, hero. Touching the guild seal was an indication of what you could become. Reaching the music box has proven what you already are. No one but a hero could have done it. You have begun to learn what powers you possess, and there is still greater potential within you. But you have only taken the first step in your journey. Albion is crying out for a revolution, and for someone to lead it. Winning supporters to your cause will be hard. Leading them against Logan will be an even greater challenge. But it's one you must accomplish. I'll make him pay for what he did. This is not a matter of personal vengeance. As long as your brother sits on the throne, Albion is in great danger. Open the music box. It will show you the truth. This is my Albion. Its cities will bow to my law, or they will burn. Its mountains will bend to my will, or they will fall. This is my Albion. Its people will do as I say, or they will die. Its future will be as I decree, or it will end. I've seen what must be done, and nothing will stand in my way. We will be greater. And we will be stronger, no matter what sacrifices we must make. This is my Albion. And I will see it destroyed before I surrender it. Mam nadzieję, że słuchaliście go uważnie. If any part of you still doubted the necessity of a revolution, you have your answer. The kingdom will face its own annihilation under your brother's rule. Now, do whatever you must to gain your first ally, for you cannot lead a rebellion without followers. Sabine is a good man, and his people are strong. Anyways, mam wrażenie, że w ten model Logana w grze jest ładniejszy niż na filmikach. Nie wiem dlaczego mam takie wrażenie. W każdym razie... Jak mówiłam, mam nadzieję, że słuchaliście go uważnie, bo to wszystko, co on powiedział, ma znaczenie i nabierze sensu, kiedy rozwinie się bardziej fabuła. A, mam teraz takie fajne ryty na mieczyku. Tak, to też chcemy. I będziemy chcieli jeszcze jedną rzecz. Ale ja nie wiem, czy to jest dostępne już tutaj. Tak, 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 tak. Barwniki nie. Nie. To też nie. Dobra, czyli na razie nie. Magia poziom pierwszy. Nie, wstrząs nas nie jara. Czyli wolimy magię. Znaczy, może was wstrząs jara mnie. Póki co nie jara ten czar. Kome, kome. Whatever. Ciśniemy do portalu z powrotem. Spędźmy oko. Last dog.
trepanacja czaszki po prawej. Straszne. Oh, hi there. Blessed index cards. You made it. No, da, jasne, że mi się udało. This is great rejoicing. Albion has a hero again. Fun. If ever I can be of assistance, I will be honored to serve you. I knew you would succeed, madam. Hope you so. Now have proof positive of your heroic status. And I believe Walter has made some progress with the mercenary problem. He is waiting for you outside the local tavern. Dobra. Na dzisiaj to chyba wszystko. Tak myślę, nie ma sensu przedłużać tego odcinka. Chociaż wiecie co? Może ja sprawdzę, ile on trwał. Jeśli nie będzie za długi, to jeszcze dogramy tą część drugą. Poczekajcie sekundę. Tak, sprawdziłam i wyszło na to, że odcinek ma już około 37 minut, pewnie już nawet 40. Anyways, na tym skończymy na dzisiaj i najemnikami zajmiemy się w kolejnym odcinku serii. Trzymajcie się, mam nadzieję, że się podobało. Buziaki ode mnie.